Niemowlę zginęło w wypadku. Areszt dla kierowcy podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Przęsławicach aresztowany. Sąd rejonowy w Sochaczewie Mazowieckie w niedzielę tymczasowo aresztował na 3 miesiące 61-letniego mieszkańca Warszawy podejrzanego o potrącenie samochodem w piątek w Przęsławicach wózka z 15-miesięczną dziewczynkę, która mimo reanimacji zmarła. Do tragicznego wypadku doszło w piątek około godziny 18.00 na drodze wojewódzkiej nr 575 w miejscowości Przęsławice w powiecie sochaczewskim. Z ustaleń śledztwa wynika, że mężczyzna kierujący samochodem Infiniti potrącił wózek z 15-miesięczną dziewczynką, prowadzony przez jej ojca. Dziecko mimo podjętej reanimacji zmarło. Ojciec dziewczynki doznał niegroźnych obrażeń. Kierowca odjechał z miejsca wypadku. Policja, pod nadzorem prokuratora, podjęła zakrojone na szeroką skalę poszukiwania sprawcy tragicznego wypadku. Komendant powiatowy policji w Sochaczewie ogłosił alarm dla funkcjonariuszy jednostki. Ogłoszono apel do wszystkich osób, które jechały tą trasą i mogły mieć nagrania z wideorejestratora lub dysponowały monitoringiem wzdłuż trasy, czy też miały inne informacje w sprawie zdarzenia. Podejrzany został zatrzymany w sobotę około południa. Oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie młodszy. Aspirant. Agnieszka Dzik informowała, że stało się dzięki pomocy społeczeństwa i pracy policjantów, którzy analizowali zebrane dowody i informacje w sprawie wypadku. Kierowca auta w piątek wieczorem został przesłuchany w prokuraturze rejonowej w Sochaczewie. Prokurator Joanna Szymaniak poinformowała o przestawieniu podejrzanemu zarzutu spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i ucieczki z miejsca zdarzenia oraz skierowaniu wniosku do sądu o zastosowanie wobec niego aresztu tymczasowego. Prokurator powiedziała, że podejrzany w czasie przesłuchania złożył obszerne wyjaśnienia, w których właściwie nie przyznał się do zarzucanego przestępstwa, ze swojego punktu widzenia opisał przebieg zdarzenia. W niedzielę przed południem sąd rejonowy w Sochaczewie przychylił się do wniosku prokuratora i aresztował 61-latka na 3 miesiące. Sprawcy wypadku ze skutkiem śmiertelnym grozi 12 lat pozbawienia wolności.